It's a long road when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams apart. And every new town just seems to bring you down, trying to find peace of mind. Break your heart, it's a real war right outside your front door. I tell ya, out where they'll kill ya, you could use a friend. Where the road ends. Dzień dobry, ludziska, witam was. Mamy chłodny, wilgotny, niedzielny poranek i znajdujemy się na Wilczym Szlaku, miejscowość Matlock. Zgodnie ze zwyczajem pokazuję wam teraz parking, na którym jestem. To jest parking, gdzie w tygodniu chyba za bardzo parkować nie można, ponieważ jest to parking należący do szkoły, nazywa się Highfields School. Zaraz wam ją pokażę. O, budynek szkoły znajduje się za mną, ale ponieważ jest niedziela, parking jest pusty, więc pozwoliłem sobie tutaj zaparkować. W tygodniu można stanąć na ulicy obok dosłownie. Kod pocztowy do tego miejsca oczywiście wrzucę pod filmem. Gdybyście chcieli się wybrać, to macie gotową miejscówkę. Ruszamy na szlak, no i na miejscu wam opowiem, gdzie dziś jesteśmy. No i pięknie, mamy pierwszą tablicę informacyjną z mapką przed wejściem do Lumsday Isle. Bo tak się chyba nazywa ta miejscówka, w której dziś się znajdujemy. Miejscowość Matlock, jak już wspomniałem. A to, co dziś będziemy oglądać... Tu mamy mapkę. Troszeczkę ją zetrę, ponieważ padało przed chwilą. Tak, więc jest to Dolina Rzeczki, w której znajdują się pozostałości młynów. Z lat 700, 600, 1800, tutaj widzę, jest ich kilka. Spójrzmy, 1850, 1600, o, paint mill, to będzie ciekawe, 1700. Także zaraz ruszamy. Okej, kochani, no dziś nie mam dla was takiej niesamowitej historii, jak tydzień temu, sorry, dwa tygodnie temu, jak byłem w IEM. Dziś mam bardzo lajtowy wypad w teren. Jesteśmy w dolinie rzeczki Bentley, Bentley Brook, strumień. I tutaj w czasach rewolucji przemysłowej było bardzo duże zagęszczenie młynów właśnie poruszanych siłą owego strumienia. Najstarsze są z 1600 roku bodajże, a ostatnie były zamknięte na początku wieku XX. Będzie sporo ruin, będzie sporo mini wodospadów. Mam nadzieję spędzić bardzo miło czas i zapraszam was, żebyście spędzili go ze mną. Spójrzcie, oto pierwsze pozostałości. Zawsze fascynuje mnie w takich miejscach to, jak natura odbiera to, co do niej należy. Jak tylko człowiek odpuści i przestanie doglądać swoich tworów, to matka natura robi z tym zaraz porządek. Zobaczcie, kamienie poskładane na kubki, obrośnięte mchem. Pięknie. Także możemy sobie uświadomić, co będzie, jeżeli nastąpi jakakolwiek apokalipsa naszej cywilizacji. To będzie to tylko kwestia czasu, aż natura posprząta po nas ten cały syf, który ludzie zostawiają. Ale wygląda to przepięknie, przyznacie. Oto pierwszy obiekt do obejrzenia na dzisiejszej trasie. Tama, która została pokonana przez przyrodę. Spójrzcie, ta wyrwa, przez którą w tej chwili przedostaje się woda, została spowodowana przez drzewa. Rozsadziły swoimi korzeniami to, co ludzie postawili na drodze potoku. Zobaczcie, kolejne drzewo rośnie właśnie tutaj. Pewnie jest to kwestia czasu, kiedy rozsadzi te kamienie. A tam było kolejne, które już wykonało swoją robotę. Natura jest cudowna.
Spójrzcie, jak urokliwe potrafią być angielskie wioski. Są samochody, są jakieś nowoczesne elementy, ale generalnie czas trochę stanął w miejscu. Spójrzcie, w tych budynkach normalnie mieszkają ludzie. Kuchnia. No i oto zbliżamy się do części, która jest pozostałością po epoce boomu przemysłowego w Anglii, jeszcze przed epoką pary w sumie, kiedy pracowały tutaj młyny, ten potok, który widzicie, przez system tam był spiętrzony i na całej jego długości w tej dolince znajdowało się kilka przynajmniej kół młyńskich, które napędzały różnego rodzaju mechanizmy. Próbowałem sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało. Nie nagrywałem podkładu głosowego chodząc po ruinach, ponieważ szum potoku, jeśli tam pojedziecie sami, zobaczycie, był naprawdę potężny i generalnie i tak niewiele byście słyszeli. Świetna mieszanka takiego postapokaliptycznego krajobrazu, czyli tych ruin i, jak widzicie, pięknych, naprawdę pięknych skał, drzew. To wszystko robi niesamowite wrażenie. Powiem wam jeszcze tylko, że było bardzo ślisko i sztukę balansu opanowałem tutaj po prostu do perfekcji, bo po pierwsze, jak się chodzi z kamerą, no to człowiek jest troszeczkę rozkojarzony, no bo raz po raz zerka na ten wyświetlacz, czy ujęcia są dobre. Mniej patrzy pod nogi, więc trzeba naprawdę uważać. Po drugie, kiedy tą jedną rękę się ma zajętą, no to balans też jest zaburzony i kiedy straci się równowagę, to trzeba naprawdę uważać, żeby się nie wykopytnąć. No mnie się udało. Mnie się udało i powiem wam, że naprawdę bardzo przyjemny dzień. Próbowałem sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało. Tutaj mamy studnię na przykład pokazaną. W tych wszystkich ruinach były mechanizmy, jakieś przekładnie, pasy transmisyjne, koła młyńskie. To wszystko furkotało, klamotało. No, musiało to naprawdę robić kiedyś niesamowite wrażenie. Znaczy, wciąż robi, ale w troszeczkę inny sposób.
Mam bardzo głupi pomysł, żeby wleźć tam, gdzie włazić nie wolno. Zaraz obok tego wodospadu, który widzieliście, jest przepaść, ale jest tam też taka miejscówka, która mnie bardzo ciągnie. Widać, że ktoś tam już wchodził. Może się to zakończyć upadkiem. Jeżeli tak, to prawdopodobnie będzie to ostatni odcinek Wilczego Szlaku. Nie róbcie tego. Wiem, że jestem popieprzony, ale spróbuję. Dobra, jestem w środku. Jest to oczywiście absolutnie nielegalne. I proszę was, nie róbcie tego, żeby nie było, że ktoś spadł za moim przykładem, włażąc gdzie nie trzeba. Niby nic wielkiego, ale powiem wam, że na tych wszystkich kamieniach nie było to aż takie proste. Idziemy dalej. No tutaj też nie wolno wchodzić, jest ogrodzone. Czekam tylko, aż się ludzie usuną, bo trochę się kręci. I oczywiście, że tam włażę. Zaraz będę po drugiej stronie. To miejsce jest zbyt fajne, żeby je ominąć. Jest niedziela, więc oczywiście jest dużo ludzi.
a ja jestem już głodny i zjadłem coś ciepłego. Tutaj wszędzie widzę zakaz rozpalania ognia. Przewidziałem to, mam maszynkę gazową, tylko muszę znaleźć jakiś zakamarek, gdzie nikt nie będzie mi patrzył na ręce. I mam wielką ochotę zjeść coś ciepłego i napić się kawy w ruinach starego młyna. Ciekawie to musiało wyglądać, kiedy ludzie tutaj pracowali, kręcili się robotnicy, stukały maszyny, kręciły się kamienie młyńskie. No, mistrzostwo. Część z tych młynów mieliła oczywiście ziarno, część mieliła proch, część mieliła jakieś skały, barwniki, część była wykorzystywana jako tartaki, chyba jeden był tartak. Była też jakaś przędzalnia tutaj bawełny, także no szerokie zastosowanie na tak małym terenie, tak duża ilość przemysłu w tamtych czasach to była rzadkość. Bardzo przyjemny niedzielny spacer, można tutaj wpaść nawet z dzieciakami. Jeżeli nie będą próbowały wchodzić tam, gdzie ja wchodziłem, to może być to bardzo przyjemny i bezpieczny dzień. Skala trudności od 1 do 10. 1, 2. No więc zrobiłem sobie tą przerwę, o której wam przed chwilą wspominałem. Usiadłem sobie na zboczku, odpaliłem maszynkę, zagotowałem wodę. Oczywiście z racji tego, że była niedziela, tak jak powiedziałem, kręciło się sporo ludzi i doszło do kilku śmiesznych sytuacji. No nie nagrałem ich, ale było tak, że na przykład siedzę sobie tam, zajadam zupę, popijam kawę. W tym momencie na tą miejscówkę wpada na przykład dwójka dzieci, przekonana, że nikogo tam nie ma, no bo jest cicho i nagle krzyk i biegną gdzieś tam do rodziców i mamo, mamo, tam jest jakiś włóczęga. No miałem ubaw po pachy, ludzie tacy zaniepokojeni zaglądali, ja tam dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nic, nic, dzieci, wszystko w porządku. Taka śmieszna sytuacja. Ale spędziłem bardzo miły czas, posiliłem się, napiłem się kawy. I stwierdziłem, że mam jeszcze trochę mało, więc jak zaraz zobaczycie, polazłem jeszcze pomiędzy skałki. Pochodziłem sobie troszeczkę po tych wszystkich pięknych miejscach. Generalnie nie jest to temat na jakąś całodniową wyprawę, ale jak sami możecie zobaczyć, skupienie atrakcji, pięknych miejsc na niewielkim obszarze w zupełności rekompensuje to, że nie jest to jakaś długa trasa na chodzenie. Plusem jest też to, że jest ona tak naprawdę dostępna dla każdego. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, mniej sprawny, czy podeszły wiekiem, czy właśnie dzieci, nie ma żadnego problemu, żeby się tam wybrać, bardzo polecam. Oczywiście nie trzeba łazić wszędzie tam, gdzie ja, jak widzicie, próbowałem swoich sił, ale sam spacer, żeby to wszystko zobaczyć, jest, myślę, stosunkowo bezpieczny dla każdego. No i tak będziemy powolutku kończyć dzisiejszy spacer. No bo był to spacer, nie była to żadna wielka wyprawa. Ale bardzo przyjemny dzień, naprawdę warto tutaj zajrzeć. Ruiny młynów, tej malowniczej scenerii, naprawdę robią wrażenie. Trochę post-apo, trochę fantasy, a trochę po prostu piękny kawałek Anglii do obejrzenia. Dziękuję wam serdecznie za wspólne oglądanie. I widzimy się niebawem na Wilczym Szlaku. It's a long road. It's a long road.